Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak. Krzysztof, gratuluję błyskawicznego zwycięstwa w pierwszej debiutanckiej walce na zawodowym ringu. Już po pierwszym ciosie, który wszedł w tej walce, widziałem, że ta walka nie potrwa raczej długo. Czy taki miałeś plan, żeby skończyć szybko przeciwnika? Znaczy nie, no bo tego zawodnika nie znałem. Po prostu słyszałem, że już ma 4 walki zawodowe, 3 wygrane, 1 przegraną. Wiadomo, nie wolno lekceważyć zawodnika żadnego. No po prostu ciężka praca już, no trzeba naprawdę... 2 razy dziennie trenowałem, żeby się przygotować do tej walki. No i bardzo zawdzięczam też trenerowi Arkowi Polcenowi, bo poświęcał dla mnie naprawdę po 3-4 godziny dziennie, żeby mnie tak przygotować. No dziękuję, no. Bardzo się cieszę, że pierwsza walka naprawdę tak efektownie poszła i byle tak dalej. Nawet nie jesteś za bardzo spocony po tej walce. Czy planujesz w tym roku jeszcze wychodzić do ringu? Konkretnie w ile razy chcesz walczyć w tym roku? Myślę, że tak, no po prostu Darek Snarski, mój menadżer, myślę, że mi jeszcze coś po prostu, jakąś walkę zorganizuje, bo cały czas nie przestaje trenować, cały czas na obrotach. No zobaczymy, myślę, że tak. Czy mógłbyś powiedzieć coś o sobie dla kibiców, którzy nie kojarzą ciebie z czasów amatorskich, interesują się tylko i wyłącznie boksem zawodowym? Nie, no jestem 5-krotnym mistrzem Polski, brązowy medal na Mistrzostwach Unii Europejskiej. No, uczestnik Mistrzostw Świata, Europy, po prostu no już 17 lat boksowałem jako amator, teraz już boksuję jako zawodowiec. No trzeba po prostu też, chciałem po prostu spróbować, bo byłem cały czas namawiany, żeby nie iść na to zawodowstwo, żeby zostać w tym amatorstwie, no ale... Naprawdę coś mnie kusiło, żeby iść na ten boks zawodowy. Jestem takim troszeczkę zawodnikiem bijącym się. Lubię przyjąć, lubię oddać, a naprawdę mam czym walnąć, że tak powiem. No i myślę, że się nadaje do tego. 17 lat na ringu amatorskim, a ile jeszcze przed tobą na ringu zawodowym? No nie wiem, czas pokaże. Dopóki zdrowie jest, kondycja, siła, że tak powiem, no to... Na razie, jak dopisuję wszystko, zdrowie i to się bardzo cieszę, no i byle tak dalej, no. Dziękuję i życzę powodzenia w kolejnych walkach. No fajnie, dziękuję ślicznie. W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest.